Ten chrzciciel, jak wiemy, jest jedną ze sztandarowych postaci czasu Adwentu. Możemy na niego spojrzeć w takich trzech perspektywach: najpierw w takiej, kim był dla sobie współczesnych, kim był dla Jezusa i kim może być dzisiaj dla nas. Dla sobie współczesnych na pewno był tym, który wezwał do tego, aby nawrócić się i otworzyć na przychodzącego zbawiciela, na to, że obiecany Mesjasz jest już pośród. Swojego ludu. To wezwanie do nawrócenia oznaczało porzucenie grzechów, oznaczało yy, przemianę życia, oznaczało otwarcie własnych serc na osobę Jezusa. I wielu spośród rodaków Jana Chrzciciela tego słowa wysłuchało, przyjęło, przyjęło i przejęło się nim, to znaczy nawróciło. Wielu, jak wiemy, przyjmowało Chrzest. Ale byli też tacy, którzy traktowali go bardzo nieufnie, podejrzliwie. Powiedzielibyśmy przysłowiowo, szukali dziury w całym, czy jest autentycznie tym, który był zapowiedziany jako poprzednik samego Mesjasza. W szczególny sposób potraktował Jana Chrzciciela sam Jezus. Powiedział o nim, oto ten, ponad którego nie ma większego pomiędzy narodzonymi z niewiast. Wskazał na wyjątkową jego misję, na wyjątkową postawę. Był w swojej działalności święty Jan Chrzciciel bardzo radykalny. Wiemy, że żył bardzo ubogo. Zanim podjął misję, to spędził wiele czasu, powiedzielibyśmy, na rekolekcjach na pustyni, tam się przygotowywał do tego, co, co go czekało, a kiedy ją zakończył, potrafił się wycofać jednocześnie nie był obojętny na to, co się koło niego działo. Pamiętamy, mam nadzieję, że pamiętamy, iż wtedy, kiedy zgorszeniem publicznym było życie w konkubinacie Heroda, zwrócił mu na to uwagę, co zresztą później skończyło się dla niego męczeńską śmiercią. Więc emanuje od Jana Chrzciciela radykalizm, ale jednocześnie poczucie ogromnej pokory, prostoty, powiedzielibyśmy niegodności, dlatego że kiedy zbliża się do Jezusa, mówi, że nie jest godzien rozwiązać jego sandałów. Wzywa nawet Jezusa do tego, że, żeby on go ochrzcił, a jednak ostatecznie jest posłuszny, wypełnia słowo, którym go Jezus wzywa. I ta wielkość Jana Chrzciciela zostaje skontrastowana przez samego Pana Jezusa, powiedzielibyśmy, z wielkością chrześcijanina. Pomiędzy narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana Chrzciciela, ale każdy, kto stał się uczniem Królestwa, większy jest niż on. Na czym polega wielkość chrześcijanina i każdego z nas? Bo takich, za takich się pewnie uważamy. Takimi chcielibyśmy być. Jesteśmy uczniami Jezusa, chrześcijanami. Odróżnia nas od Jana Chrzciciela przede wszystkim to, że y, dla nas Jezus nie jest kimś, kogo y, trzeba przyjąć jako Mesjasza, którego żeśmy się spodziewali. Jest kimś, kogo uznajemy już y, Mesjaszem. Y, my na Niego nie czekamy, jak czekali Żydzi. On dla nas już przyszedł. Oczywiście Adwent nam przypomina że spodziewamy się powtórnego przyjścia Jezusa na końcu czasów. Niemniej w Jezusie Chrystusie wszystko co Bóg chciał powiedzieć ludziom zostało właśnie wypowiedziane przez jego osobę, przez jego słowo, przez jego nauczanie. Ponad to przesłanie nie będzie już większego. To przyjmujemy. Jeśli tym żyjemy, to stajemy się jego świadkami. Tutaj wiele Jan Chrzciciel, ten wielki ostatni prorok starego testamentu może nas nauczyć przede wszystkim tego, że mamy Jezusa za sobą jako kogoś kto nas posyła, kto nam ufa, kto się nie boi naszej słabości, naszych ograniczeń, naszych braków, czyni nas swoimi świadkami, też i prorokami w tym świecie. Nawet jeżeli do kościoła zaprasza ludzi słabych, kruchych, można powiedzieć trochę wylęknionych, nie znających wszystkich swoich możliwości. Jeżeli y, każdy, kto przejął się Jezusem, kto przyjął Jego łaskę, kto go uznał za swojego Pana i Zbawiciela, może y, podjąć tę misję, to dlatego, że Jezusa ma za sobą, tak jak Jan Chrzciciel. Teraz wysłuchajmy świadectwa Agaty, która myślę miała podobne doświadczenia przejścia od sytuacji człowieka nieśmiałego do tego, który podjął misję Chrystusa. Zacznę od tego, że jestem księgową. Ma to dość duże znaczenie, dlatego że dla mnie wszystko jest w jakiś sposób mierzalne. Jest jakaś liczba, która po dodaniu czegoś daje wynik. Z ewangelizacją nie jest tak do końca. Ja ciągle uważałam, że nie, nie nadaję się na ewangelizatora. W pierwszym momencie, kiedy usłyszałam, że mam głosić, zrobiłam sobie po ludzku rachunek zysków i strat, i po tej stronie na minus było bardzo dużo rzeczy: że nie umiem pięknie mówić, że że się do tego nie nadaje, że brakuje mi odwagi, że nie mam siły. I zaczęłam o tym rozmawiać z Panem Bogiem, i usłyszałam, a kogo Jezus powołał na swoich uczniów. Byli to prości ludzie, e, którzy szli za Jezusem, którzy oddali Mu swoje życie, więc skoro ty tak zrobiłaś, to, to dlaczego się w ogóle boisz? No dobrze, mówię okej, okay, no to idę, idę głosić. I potem też ważnym momentem w moim życiu, była ewangelizacja, na której słuchałam nauczania mojego kolegi. Bardzo mi się ono podobało i ja mówię: Panie Boże, ja tak nie potrafię. I znowu zaczęła się rozmowa między mną a Panem Bogiem, i Pan Bóg mi powiedział: Bądź spokojna, nie bój się, niech Twoje serce się nie trwoży. Były to bardzo mocne słowa, które przyjęłam. No i koniec końców doszło do tego nauczania. Przekazałam treści, które, które były w moim sercu i po ludzku czułam, że, że po prostu nie dałam rady, że to no, do niczego się nie nadaje w moim odczuciu. Jednak po tym nauczeniu podeszła do mnie pewna osoba, która powiedziała, że to co powiedziałam dotknęło jej serca dość mocno. I Pan Bóg po powiedział mi wtedy, że. Moc w słabości się doskonali. To, co dla mnie wydało się słabe, to, że ja jestem słaba w tym, co mówię, okazało się, że Pan Bóg zadziałał przeze mnie tak, jak On tego chciał. Więc jeżeli oddamy swoje życie Panu Bogu, pozwolimy być narzędziami w Jego rękach, to On będzie działał cuda. Więc zachęcam Cię w czasie Adwentu, abyś powierzył swoje życie Panu Bogu, żeby Cię prowadził tak jak mnie. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, zapraszamy na następne. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże.